wszyscy kojarzymy z Powstaniem Warszawskim, ale o czym powinniśmy pamiętać jeszcze? Mam na myśli jego osiągnięcia, chociażby w jeździectwie, ale też i zasługi w, powiedzmy, w polityce militarnej, tak, wojskowej. Dziękuję za pytanie. Może słów Jerzego. Chyba ostatecznym dowodem, z jaką miłością przez całe jego życie był traktowany przez Adama, przez rodziców, przez szerszą rodzinę, przez synów Adama, to jest długość jego życia. On żył niezwykle długo i dla mnie to jest chyba ostatecznym dowodem, że był traktowany wybitnie dobrze. I następne pytanie, jak pamiętam wuja? Ano, ja jestem znacznie młodszy od mojego kuzyna oczywiście, jak widać zresztą. Dla mnie on był osobą jak gdyby daleką. Ja pamiętam, że jak z rodzicami przyjeżdżaliśmy do domu Komorowskich, to wuj zazwyczaj siedział w salonie, rozmawiał z moim ojcem o poważnych sprawach, więc ja wiedziałem, że ja nie jestem tu mile, no pewnie byłbym mile widziany, ale nie będę uczestnikiem takich rozmów, więc pamiętam o wiele lepiej, przecież ja miałem co 10 lat, jak wuj zmarł, 12, jak ciocia zmarła, ale pamiętam o wiele lepiej to. Poradzimy sobie z jednym. Tak, to nie ma problemu. Ale jeżeli mogę jedno słowo na temat cioci, to tam pamiętam dla mnie jakieś namacalne ciepło. To dla mnie po prostu emanowało ciepło i pamiętam jako dziecko, że dla mnie to było niezwykle atrakcyjne. Ostatnie pytanie jest takie, no więc ja mam takie taką uwagę, o tym rozmawialiśmy wczoraj, że wuj jest skojarzony z Powstaniem Warszawskim i zadaję sobie pytanie, jak patrzylibyśmy na postać generała Bora Komorowskiego, gdyby nie doszło do Powstania Warszawskiego. I to jest niezwykle interesujące, bo dla mnie to powstanie zasłania prawie wszystko. To jest tak ważny, intensywny, emocjonujący wydarzenie, że raczej nie myślimy o nim w innych kategoriach. W kontekście Armii Krajowej generał Grodz-Rowecki chciał doprowadzić, słusznie oczywiście, do zjednoczenia najwięcej walczących formacji, walczących w podziemi. Wiadomo było oczywiście, że skrajna lewica i skrajna prawica nie chciały wejść do jednej wspólnej organizacji. Z tym, że Grodz-Rowecki był skojarzony z Piłsudczykiem, czyli miał jakieś skojarzenie polityczne. Wuj nie miał żadnego skojarzenia, on był politycznego, był apolityczny, ale również miał jakieś niezwykłe cechy osobiste, był niezwykle cierpliwy, był bardzo wyjątkowo kulturalny w rozmowie, umiał wysłuchać opinii drugiej strony, poczekać, powoli przekonywać. I Grodz-Rowecki zwrócił się do niego, prawdopodobnie przy takiej rozmowie, no tak mi kompletnie nie wychodzi, jeśli chodzi o te rozmowy z tymi różnymi jednostkami. Proszę tym się zajmować. I on doprowadził, czyli Komorowski doprowadził do zjednoczenia ogromnej ilości osobno walczących formacji w jedną organizację, czyli w organizację Armii Krajowej. I ja bym wolał, żeby ta świadomość była większa, że to on jest chyba prawdziwym autorem tego wielkiego sukcesu,
jakim był zjednoczenie, no przecież wiemy, że Polacy nie zawsze potrafią dogadać się znakomicie ze sobą, a szczególnie wtedy sytuacja jest napięta. No to trudno o bardziej napiętej sytuacji niż w czasie II wojny światowej, więc jest to nieprawdopodobny sukces, że przyczynił się do tego, by stworzyć największą organizację podziemną w czasie II wojny światowej przez trakt, cierpliwość, przez stosowanie silnej woli, przez te piękne cechy. W każdym razie mi się wydaje, dla mnie to jest jego największym osiągnięciem. Może z taką dozą niepewności zadam ostatnie pytanie z gatunku tych takich agresywnych, o których pan wczoraj mówił. To było wczoraj. To było wczoraj, ale wizyta trwa. A mianowicie, kontynuujemy temat generała. Wiemy, że pani Irena miała silną osobowość, że utrzymywała dom, że walczyła o każdy dzień, aby był lepszy. Pan generał, powiedzmy, był stworzony do wyższych celów. I w związku z tym mam pytanie do panu. Czy był pan toflarzem? Co to znaczy, tak? Ja wiem, co to znaczy. Czy on był? Tak, tak. Czy po prostu musiał słuchać małżonki w domu? Nie. Nie, z tego co ja widziałem, to nikt nie miał przewagi. Matka miała dla ojca zupełny respekt, a on dla niej. Także nigdy nie słyszałem, żeby się kłócili na przykład. I mi się zdaje, że wszystko było na równo. Dodam to, że znowu chyba dowodem tego, jak udane było to małżeństwo, było w jakim stanie rozpaczy znalazła, czy z jaką rozpaczą zareagowała Irena Komorowska na śmierć męża. Gdyby on był pantoflarzem, to by wyglądał zupełnie inaczej. Ja mam, może ja sobie zadam jedno pytanie. Co moja matka by myślała o dzisiejszej tej uroczystości? Mam wrażenie, że była trochę zaskoczona, ale też bardzo dumna, że została wybrana na patrona takiej wspaniałej szkoły. Tym bardziej, że to jest pierwsza zaskoczona.